Stowaway contender Karolina Kowalkiewicz. Dzień dobry, jest z nami dzisiaj Karolina Kowalkiewicz, zawodniczka UFC. Karolina, słyszeliśmy, że ty masz psa, mamuta, który jest wielkim fanem grania na PlayStation. Czemu go dzisiaj nie zabrałaś ze sobą? Niestety mamut ma w domu swoje psie sprawy, jest bardzo zapracowany, jest wielką gwiazdą. Dzisiaj musiał się zająć sobą i faktycznie świetnie gra i pokonuje mnie we wszystkich grach. Imię mamut sugeruje nam, że jest to jakiś wielki Brytan, zgadza się? Zgadza się, jest to ogromny, ogromny shih tzu, waży 7 kg. To jest prawdziwa bestia. Karolina, twój model wygląda naprawdę świetnie. Jak to jest widzieć siebie w grze? To jest tak bardzo dziwnie oglądać siebie, bo wiadomo, że każda baba jest bardzo krytyczna wobec siebie i tutaj bym sobie coś poprawiła, mogli trochę wyretuszować buźkę, żeby ładniej wyglądała, ale nie, ale ogólnie super, naprawdę bardzo przypominam siebie. Nawet jest w pępku zrobiona blizna po kolczyku, więc super. Faktycznie widać tu ogromną poprawę względem wcześniejszej części. No i są też statystyki, które z nich chciałabyś poprawić w najbliższym czasie, a z których jesteś naprawdę dumna. Jak każdy sportowiec chciałabym poprawić chyba wszystkie statystyki. Na 100%. Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że przy dostępnej wersji gry już wszystkie statystyki będą dużo wyższe. Powyżej 90%. Już jestem myślami w Nowym Jorku, na Brooklynie. To jest przecież właśnie ta zawodniczka, z którą stoczysz walkę tam. Tak, tak, dokładnie za 2 miesiące, 7 kwietnia będę walczyła na UFC 223 w Nowym Jorku, na Brooklynie, właśnie z Felis Herring. Teraz mam rozgrzewkę przed prawdziwym pojedynkiem. W ogóle zwróć uwagę, jak producenci i twórcy gry postarali się, żeby odwzorować takie, wiesz, realne ruchy każdego z zawodników. To jest super właśnie to, że ja zawsze wchodzę do klatki, się opieram o klatkę, sobie stoję spokojnie. Tale of the tape for this strawweight fight. Even match up here on paper, a lot of similarities across the board. No, małpa mi nie przybiła piątki. Prawy, lewy, prawy, tak, lewy. Dokładnie, prawy, lewy, low kick, low kick, high kick, high, kick, double kick, double kick na tak, tutaj, tak, na żebra. Tak. Ja nie wiem, Karolina, czy ty słyszysz, kto nam tutaj komentuje walkę. Słyszałam pewne plotki, ale nie wiem, czy to prawda. Tak, 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 to jest Snoop Dogg. Nobody wants to lose. They going all out. Oh my God, that's all she wrote. W normalnych walkach mamy normalnych komentatorów, natomiast tutaj przygaduje nam Snoop Dogg, co uważam, że jest naprawdę fajnym rozwiązaniem, bo on nadaje świetny klimat. She's sleep like I ask a question. What where I'm supposed to be at? Ciekawe, jakby to było, jakby prawdziwe walki komentował Snoop Dogg. Na pewno byłoby śmieszniej, pewnie to by trochę podniosło oglądalność. Jest. Chociaż powiem ci, że jestem tak zestresowana i tak przejęta, dużo bardziej niż podczas prawdziwego pojedynku. Co ty mówisz? Naprawdę, to mi daje tyle emocji. Czyli UFC rozwala w tobie. Tak, dużo większe, znaczy inne troszeczkę emocje niż podczas walki, ale na pewno bardziej się stresuję. No i pięknie. No, po prostu. Aż nie wierzę, że mi... Knockout za knockoutem. Tak dobrze idzie. Boże, jak tak będzie w realu, to... W prawdziwej walce za 2 miesiące, to zwariuję. W grze mamy możliwość skorzystania z trybu Ultimate Team, w którym możemy stworzyć własną drużynę. I gdybyś została kapitanem takiej drużyny, to jakie 3 zawodniczki byś zaprosiła? Z różnych kategorii. Z różnych kategorii wagowych. Tak. Oj, to wybór będzie bardzo prosty. Na pierwszym miejscu Christine Cyborg. Na drugim miejscu Amanda Nunes i po trzecim miejscu Rose Namajunas. 3 mistrzynie UFC, świetne zawodniczki, że tak powiem, żywe maszyny, więc chyba byśmy wygrały wszystkie możliwe walki. No dobra, a odwracając sytuację, gdybyś miała taką samą drużynę stworzyć z męskich zawodników, to kogo byś tutaj wybrała? Nie wiem, naprawdę. Na pewno Conora McGregora, Johna Jonesa,
i może jakiegoś Polaka, Janka Błachowicza. Ale pewnie wszyscy znajomi chcą się właśnie w twoją postać, grając w UFC, wcielić. Tak, zobaczyć, jak to jest cały być Karoliną. Czas dostaję jakieś nagrania na telefon, że ktoś właśnie mną kogoś tam znokautował, także no, moi znajomi lubią mną grać. To jest bardzo fajne, bardzo miłe. Stresuję się przed walką z tobą. Wiesz, jak ja się stresuję? Dobra, ja gram Conorem. Conorem? No a kogo wybierasz dla mnie? Tutaj to ci. Tak. Dalej. O, Khabibem. Khabibem? O matko. To jest walka, którą bym tak chciała naprawdę zobaczyć w realu, więc... Dobra. Więc zobaczymy. Jak to no dobra. O, boję się! Oż ty, jak ty mnie tu od razu... Ja! O! No nie! Ciekawe, jakby to w realu wyglądało. Co za kop! Okay, jak ty na wątrobę mnie tutaj, ty gdzie w powietrzu machasz tą nogą? No patrz, ja w ogóle nie mogę do ciebie dojść. No bo wiesz. Masz szybkie, no nie, no w ogóle. No nie. Ja tego nie robię specjalnie, naprawdę. Mam nadzieję, że w wadze półciężkiej będzie mi lepiej szło. Ja mam nadzieję, że ja na wyżej. Bądź patriotką, no właśnie. Polakowi, a nie. Dawaj. Dawaj go, no dawaj go z prawej, już, pyk, no co się chwiejesz, pyk. Dziękuję, Janek daje radę. Back up, man, your bars is low. He looks rattled right now. Ja nie wiem, jak to, co ty wciskasz? To i to. No ja też to wiem. No, cyborgowa jest, a jakie ma mięśnie brzucha, słuchaj. Ona też tak w naturze, jak tu ma oddane. To był dobry wybór. Idziemy pyk, 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 lewy, prawy. Jeszcze jeden rewanż. Cyk. Ona ma bardzo... Ja w ogóle nóg nie muszę używać. Lewy, prawy. Karolina, a co ty na to, żebyśmy zagrały Karolina versus Karolina? To jest chyba walka sama ze sobą? Czemu nie? No dobra. Jestem. Który cios ty masz najlepszy? Bo nie wiem, którego... Prawy prosty. Prawy prosty? O, ale mnie... To daje prawy prosty. Pyk. Dobra. Słuchaj. Wiesz co, przy okazji chciałabym cię zapytać, jak to jest występować przed polską publicznością? Odczuwasz dużo większy stres? Nie, ja w ogóle się nie stresuję przed walkami, a walka przed swoją publicznością raczej tak bardziej uskrzydla niż powoduje stres, bo walczysz u siebie w domu. Czyli odczuwasz ten doping kibiców i on daje ci dużo takiej fajnej energii i poweru. Super. Karolina, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszą możliwość potyczek sportowych z tobą. I mam nadzieję, że wszystkie osoby, które nas obejrzały, będą zainteresowane zagraniem w EA Sports UFC 3, bo jest to naprawdę bardzo fajna gra, której premiera odbyła się 2 lutego. Tak, jest to super zabawa i naprawdę wszystkich zachęcam, żebyście zagrali moją postacią. Oh my God!